No i co, siemano. Chciałem wam pokazać Yamaszkę Tanera. Jest 2009 rok. Kupiliśmy ją tam za nieduże pieniądze. W sumie za praktycznie do połowy wartości. Zobaczymy, jak tym się jeździ. To się da latać po szutrach. Po pierwsze taki motocykl nasz. No i zaraz zobaczymy. No mamy do tej Yamaszki kufer centralny, te boczne na razie zdjęte są. Zobaczymy, jak to w ogóle jeździ. Tak to wygląda. Jest trochę taki obdarciuch, wymaga trochę pracy, ale no mówię, za te pieniążki chyba to był całkiem dobry zakup. Krosa, no zobaczymy. Nie mam dużo czasu. Zaraz jadę do pracy. Ładnie wybiera. Właśnie po takich drogach bardziej szutrowych.
szutrze całkiem przyjemnie się jeździ. Jakieś to przyspieszenie ma. Klapała się trochę, ale ona czysta nie była.
jest taka trochę do poprawek, teraz to zauważyłem, to takie troszkę myskowanie przy hamowaniu. Prawdopodobnie zaciski hamulcowe stoją na prowadnicach. Tak, to widać, tarczy z jednej strony. Ale to jest tak. Widać, że w terenie to było jeżdżone, głównie za granicą. No. I tak to wygląda. Cieputkie. No. Schowamy sprzęcika. Będzie co robić przez zimę. Akurat się dopracuje go na nowy sezon. No po prostu chciałem spróbować czegoś innego niż tylko te krosy. I jest całkiem przyjemnie, wygodna pozycja. Trzeba będzie coś w końcu sprzedać, bo się mało miejsca robi, go się kupuje. No dobra. To tyle z Tenery.